Dojście do tyłu i przeskok nożycowy. Odbijamy się od podłogi i wykonujemy naskok kierunkowy w tył. Najpierw stawiamy lewą stopę, potem prawą. Wykonujemy krok odstawno-dostawny i przeskok nożycowy. A jak wykonać przeskok nożycowy? Zaczynamy od przenoszenia ciężaru z nogi... Prawej na lewą i z lewej na prawą. Prawą stopę stawiamy bokiem, uginamy kolano, przenosimy na nią ciężar. Prawą nogą odpychamy się od podłogi, a lewą nogę przenosimy w tył. Prawą nogę przenosimy w przód. Przenosząc ciężar na nogę lewą, stopę stawiamy bokiem. Dzięki temu możemy odepchnąć się od podłogi oraz ochraniamy naszego Achilles'a. Przyspieszamy przenoszenie ciężaru i zaczynamy odbijać się mocniej od podłogi, co daje nam przeskok nożycowy. Dodajemy naskok kierunkowy, krok odstawno-dostawny i łączymy to z przeskokiem nożycowym. Jeżeli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzu. Jeżeli podobają Ci się nasze filmiki, zostaw łapkę w górze i subskrybuj nasz kanał.